To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. A mecz dziś dla Państwa mają przyjemność komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas kolejna odsłona rumuńskiej Superligi. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Hermannstadt zacznie grę następującą jedenastką. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Zagrają w podobnym ustawieniu co rywale. Ciekawe, jakie przyniesie to skutki. Tak, podobnie jak przeciwnicy używają formacji 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Teoretycznie powinno to przynieść masę sytuacji 1-1 i wymianę ciosów, ale diabeł tkwi w szczegółach, indywidualnych obowiązkach poszczególnych piłkarzy, nastawieniu obu drużyn, no i oczywiście dyspozycji dnia. Gwizdek i zaczęło się. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Mają teraz aut. Nie udało się utrzymać przy piłce. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Ależ interwencja w polu karnym. Roman. Zdecydowane wejście teraz. Zbytnie mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Fani chcą oddania strzału. No, dobra, to była obrona. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. I czy będzie gol? I tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę.
Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. O, dobrze teraz zainterweniował. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Rusza więc pierwsza połowa. I czy będzie gol? I tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Brawo, dobrze w obronie. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Widzowie domagają się strzału. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Szukają tutaj wyrównania, ale nic na hura. Cierpliwie budują akcję. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Wrzuca piłkę przed bramkę. Bardzo dobrze w odbiorze. Jest po akcji. I to tyle z tej akcji. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Może być zaraz groźnie. Szkoda, wyglądało obiecująco. Mocniejszy teraz pressing. Wiedzą to kibice, wie drużyna. Zwycięstwo jest tuż, ale przewaga minimalna.
Co im wróżysz w końcówce, Jacku? Na pewno jednobramkowe prowadzenie to nie jest szczyt marzeń. Przy wyniku 1-0 trzeba w końcówce utrzymać szczególną koncentrację, bo nie trudno o błąd, który może zniszczyć cały wysiłek. Ale po tym, co zaprezentował ten zespół, jestem zdania, że spokojnie utrzymają czyste konto. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy gra nie idzie, ale wynik się zgadza. Kibiców na pewno cieszą 3 punkty. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Dobra postawa w dzisiejszym meczu. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie. A i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej. I czy będzie gol? I tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. Gratulacje za tę interwencję. Doskonale.